Rodzinna łamigłówka. Jack, podejdziesz na chwilę? Mam dla ciebie kolejne zadanie. Musimy ukryć tę transakcję przed audytem. Feris, posłuchaj mnie. Nie mogę już dłużej tak robić. O co ci chodzi? Przecież to tylko kolejna rutynowa sprawa. Boyle, czy ty naprawdę myślisz, że to jest wszystko rutynowe? To, co robimy, jest przestępstwem. Manipulujemy ludźmi, oszukujemy naszych klientów, dajemy łapówki. Nie mogę dłużej tak robić. Nie rozumiesz? Wiesz dobrze, że takie rzeczy są częścią naszego biznesu. Wszyscy tak robią. Może i wszyscy robią, co robią. Lecz ja nie. Każdy kolejny czyn tylko zwiększa moje poczucie winy, a ja nie mogę na siebie nawet spojrzeć w cholernym lustrze. Nie mogę uwierzyć, że w ogóle w tym wszystkim uczestniczyłem. Przez to wszystko moja relacja z synem została również zaniedbana. Zastanów się lepiej nad tym wszystkim, co mówisz, Drake. Twoje stanowisko i przyszłość całej naszej firmy zależą od tego. Myślałem już nad tym od dawna, Feris. I dzisiaj podjąłem decyzję. Odchodzę! Nie mogę być jednym z powodów tego, co tutaj się dzieje. Nie będę już tutaj dłużej pracował. Na pewno nie z kimś takim jak ty. Żegnaj. A idź w cholerę, Drake. I tak nie byłeś już tu potrzebny. Jeszcze będziesz tu wracał na kolanach. Chrzan się, Boyle. Feris? Co tu się stało? Sam nie wiem. Drake się na mnie obraził i wypisał z pracy. Cholera jasna. A przecież on ma za dużo dowodów. No właśnie. Masz jakiś pomysł, żeby je ukryć? Tak, ale Drake nie może tego przeżyć. Czekaj, czy ja dobrze myślę, czy ty chcesz go zabić? Robiliśmy to już nie raz, więc tym razem też nam to ujdzie na sucho. Nie martw się. Hej, tato. Dzisiaj już 4. rocznica naszego ostatniego spotkania. W deszczu jakoś łatwiej mi mówić. Nie ma ludzi, nie ma nikogo. Wiesz co? Zawsze sobie myślałem, że to wszystko mogłoby wyglądać inaczej. Że nasza relacja mogła wyglądać inaczej. Że moglibyśmy się dogadać. Lecz zawsze czułem, że mnie olewasz. Że nigdy mnie nie kochałeś. Że to ja zepsułem ci życie. Wiem teraz, że to nie moja wina. Że to nie ja byłem całym problemem. Każdy mówi, że miałeś swoje problemy, że mierzyłeś się z czymś, czego ja nie mogłem zrozumieć. Wiesz co? Mimo to wciąż mnie to boli. Zawsze bolało. Wybaczam. Wiem, że nie byłeś w tym roku, że miałeś własne problemy. Czy to nie zmienia faktu, że byłeś moim ojcem? I że ja byłem twoim synem. Jim? Bruce? Co ty tu robisz? Dzisiaj miałem już 4 lata, co? Wiem. Wiedziałem, że przyjdziesz. Czasem mi się wydaje, że tylko w deszczu mogę tak naprawdę mówić, co mam na myśli. Wiem, że to dla ciebie trudno. Wiem, jak wiele bólów sobie nosisz. Obawy, uczucie winy, nieśmiałość. Mi towarzyszą prawie te same uczucia. Pod koniec zabito moich rodziców. Czasem myślę, że mogło być inaczej. Ale teraz wiem, że to nie moja. Prawda. Tim. Twój ojciec miał swoje problemy. Znałem go za dzieciaka. Dobrze wiem, jaki potrafił być. Ale to nie twoja wina. Byłeś wspaniałym synem. On w głębi swojego serca na pewno bardzo cię kocha. Dziękuję, Bruce. Raczej wiesz, że prawie nikomu nie mówię o takich rzeczach, co nie? Wiem, ale zawsze tu jestem, gdy jestem potrzebny tobie. Czy komukolwiek. Nie jestem sam.
Jesteśmy rodziną. Nawet jeśli nie jesteśmy naprawdę spokrewnieni. Bruce, spójrz, odsyknął. No cóż robimy. Chodźmy więc. Dobat jaskini. Że jesteś. Co się stało tym razem, Jim? Wpłynęło kilka dowodów odnośnie firmy Godcorp. Wynika z tego, że Arthur Brown, czyli nowy właściciel tej firmy, mógł mieć wiele wspólnego z Boylem. Wiele wskazuje na to, że pracownicy byli zmuszani do różnych kradzieży oraz do rozdawania łapówek. Chyba już wiem, kto mógłby tam pracować. Kto? Robinie? Co? Co się stało? Gdzie on jest? Ale się odwróciły, co? Robinie, spójrz na to dane. Wszystko wskazuje na to, że Arthur Brown to tak naprawdę Crewmaster. Jego styl działania to ukryte wiadomości w miejscach zbrodni. Racja. Te zagadki, które zostawia, są charakterystyczne dla jego sposobu myślenia. Ale co łączy go z przestępcami Boyla? To tutaj właśnie robi się ciekawie. Zauważ, że wszystkie miejsca, gdzie Boyle popełnił przestępstwa, są związane z miejscami, gdzie Brown przebywał w przeszłości. A to nie przypadek. Więc Cluemaster działał z ukrycia, a Boyle razem z nim. Dokładnie. Ta firma była również odpowiedzialna za stworzenie Mr. Freeza, niszcząc życie jego i Nory. Paniczu Bruce! Przyniosłem wam kawę. Może zrobicie sobie panowie przerwę na chwilę? Dziękuję, Alfredzie. Ja i Tim właśnie doszliśmy do wniosku, że Arthur Brown to tak naprawdę Cluemaster i że był jednym z powodów stojących za przestępstwami Boyle'a. Cluemaster? Zawsze uważałem to za dość dziwne, jak Brown nagle znikł z życia publicznego. Ciekawe, czy jego nagłe wycofanie było częścią większego planu. Możliwe, Alfredzie. Cluemaster zawsze myślał kilka kroków w przód. Musimy być ostrożni, żeby nie wpaść w jego następne pułapki. W takim razie lepiej będzie, jak wrócicie do pełni sił. Napijcie się, panowie, kawy i potem możecie wracać do pracy. Dziękuję, Alfredzie. Cieszę się, że mogłem wam pomóc. Robinie, musimy działać szybko. Cluemaster zrealizuje kolejny ruch. Co robisz? Puzzle układam. A co? O, no to super. O właśnie, musimy jechać dzisiaj do firmy. A my nie mieliśmy przypadkiem mieć dzisiaj wolne? Mówiłem, że raczej mamy wolne. Nie, że na 100%. No dobrze, daj mi chwilę. Wykąpię się tylko i możemy jechać. W porządku. Czekam w aucie. No dobrze, Tim. Usiądź sobie i poczekaj tu chwilę. Sprawdzę tylko coś w komputerze i możemy zaraz jechać do galerii. Dobrze. A długo ci jakoś to zajmie? Nie, myślę, że powinienem się wyrobić chwilę. Uważaj! Pamiętasz mnie, ptaszynko? O, spoiler. To znowu ty. Czy ty naprawdę nie nauczyłaś się niczego po naszym ostatnim spotkaniu? O, Timmy, to było tak dawno, a ty dalej to rozpamiętujesz. Dobra, Steph, weź mnie dzisiaj już nawet nie denerwuj. I wracaj tam, gdzie twoje miejsce. Do Blankgate. Zawsze wiedziałeś, jak mnie rozbawić. No, koleżanko, teraz to już ci nawet cegła nie pomoże. Możesz już sobie i swojemu ojcu rezerwować specjalny hotel w Blackgate. A co ci mój ojciec niby takiego zrobił? A to ty nie wiesz? Nie wiesz, co twój ojciec odwala? Myślałem, że byłaś zamieszana z nim w to wszystko. O czym ty mówisz? Dobra, koniec tych żartów. Wiem dobrze, że wy to wszystko zaplanowaliście.
teraz, droga moja Stef, przygotuj się, bo zadam ci naprawdę kilka ważnych pytań. I tym razem użyję tego samego, czego ty użyłaś na mnie. Dobra, a teraz gadaj. Dlaczego Gofkorp zleciło zabójstwo mojego ojca? Myślisz, że się ciebie boję? Nigdy nie umiesz być groźny, dzieciaczku. Wiesz wreszcie, czy mam uczynić honory i zafundować ci wyrok w kostnicy zamiast w Blackgate? Dobra, dobra, już! Miał za dużo dowodów na grzeszki popełnione przez nas. Przysięgam, naprawdę więcej już nie wiem. Jak dowiem się, że w czymkolwiek skłamałaś, to miej pewność, że tym razem już ci nie daruję. Ta firma zabiła o wiele więcej ludzi niż Joker. Pomyśl tylko o tym. O czym ty mówisz? Nie wiedziałam o tym. No, to teraz już wiesz. Słuchaj, Tim, mogę ci pomóc. Ta, daj spokój, bo ci jeszcze uwierzę. Przysięgam, nie wiedziałam o czynach mojego ojca. Właściwie, Tim, zaczekaj chwilę. No. To dałbyś mi jeszcze jedną szansę. Wiem, że strzaniłam, ale naprawdę chcę to naprawić. Wiesz co? Na to już trochę za późno. Jestem od dawna zajęty. No dobra, chodź już. Musimy zebrać jak najwięcej dowodów na Gofkorp. W porządku, Timmy. Batmanie, spoiler mówi, że może nam pomóc w złapaniu Clumastera i zebraniu dowodów na Gofkorp. Jasne, Robinie. Tylko miej ją cały czas na oku. Ja dostałem przed chwilą informację na temat napadu na hutę portniczą. Oczywiście, Batmanie. Cały czas ją mam. W porządku, Robinie. Do zobaczenia potem. Do zobaczenia, Batmanie. A mała gdzie? Przecież nigdy na tak długo nie znikała. Tu jestem, tato. Ała! Co ty wyrabiasz, gówniaru jedna? Ała! Mam już dość życia z tobą. Przez ciebie mam same problemy. I właśnie uświadomiłam sobie, że nigdy mnie nie kochałeś. Ale dopiero teraz? Myślałem, że zawsze to wiedziałaś. Teraz cię mam, kurwa. Dobra, śmieciu. Noc dzisiaj nie taka młoda. Gadaj. Przyznajesz się, że to ty i Boyle zabiliście Drake'a? To było całe wieki temu. Dla mnie to jakby wczoraj. Skrzywdziliście tylu niewinnych ludzi. On trafił do pudła. Lecz ty trafisz do piachu, frajerze jeden. Dlaczego dla ciebie to takie w ogóle ważne? Pytasz dlaczego? A to i masz odpowiedź. Bo ja jestem synem człowieka, którego zabiłeś! Tak, ja, Tim Drake! A teraz już najwyższy czas, by zakończyć to piekło, które wyrządziłeś innym. Nie, Tim! Błagam, nie, proszę, proszę przestań! Nie. Tim! Do zobaczenia w piekle, Brown. Robinie, przestań! Dosyć, wystarczy już. Nie możesz zbyt ulegać swoim emocjom. Oszczędź mi kazań, Batmanie. Mam szansę, by wreszcie ukarać tego śmiecia za to, co zrobił mojemu ojcu. A ty musisz mi jeszcze na dodatek przeszkadzać? Cierpiałeś kiedyś? Robinie, błagam cię, zostaw już go.
To ci nie przywróci ojca. Teraz masz mnie. Musisz zatrzeć przeszłość i żyć w przyszłości. Masz rację. Przepraszam, Batmanie. Nie szkodzi, Robinie. Sam czasem miewam silne poczucie zemsty. Ale to słodkie. Gadzelki ptaszek tak słodko ze sobą rozmawia. Tylko ptaszynka popełniła jeden malusieńki błąd. Wyjawiła mi swoją tożsamość. A to oznacza, że wszyscy już będą wiedzieć, że ty i Team Drake to tak naprawdę jedno. Bo ja znam twoją tajemnicę! Co to było? Toksyna strachu wymieszana z gazem śmiechu Jokera. To spowodowało, że trwale uszkodziliśmy jego pamięć. Cóż, policja zaraz zabierze tego frajera. Mamy wystarczająco dowodów na GovCorp. No i twój sekret jest już bezpieczny, Robinie. No cóż, Batmanie. Chodźmy więc do Batjaskini. Wybierasz się dokąd? Tak, Batmanie. To miejsce przysporzyło mi sporo problemów. Chcę o tym jak najszybciej zapomnieć. Gotham nigdy nie był miastem szczęścia. Dobrze to wiem. Mam tu naprawdę wiele złych wspomnień. Chcę zacząć nowe życie. Jako prawdziwa bohaterka. Myślę, że tytani mogą cię przyjąć z otwartymi ramionami. O, Tim, nie sądziłam, że na to wpadniesz. Cieszę się, że masz zamiar odkupić swoje winy. Ale pamiętaj. Mam cię cały czas na oku. W porządku, Timmy. Nie musisz się martwić. Będę grzeczna. No ja myślę. Dobrze. Na mnie już pora, bo spóźnię się na pociąg. Powodzenia, dynamiczny duecie. Dziękuję, Stef. Tobie też. Twoja koleżanka podjęła dobrą decyzję. Zasłużyła na lepsze życie z dala od kota. Wiem. Dobrze zrobiła. Życie w Gotham potrafi być naprawdę okropne. Patrząc jeszcze na to, że ojciec nią manipulował, to zmienia całą postać rzeczy. Mimo iż Gotham jest okropne, to zawsze będzie nas potrzebować. Czasem musimy pozwolić sobie na prawdziwy spokój. Z dala od problemów, obaw, niepewności oraz innych złych rzeczy. Racja, Batmanie. Mam nadzieję, że znajdzie życie, jakiego naprawdę szukała. Jest silna. Poradzi sobie. A my we dwóch musimy wciąż robić to, co do nas należy. Zgadza się. O, dostałem SMS-a. O, a od kogo? Od Barby. Pyta, czy wpadnę. No to co? Na co jeszcze czekasz? Leć do niej. Jasne, Batmanie. Już lecę. Do zobaczenia potem. Do zobaczenia, Robinie. Cóż, wygląda na to, że łamigłówka naszej rodziny została wreszcie rozwiązana. Wersja polska Master Film na zlecenie Warner Bros. Reżysera Krzysztof Kołbasiuk, dialogi Elżbieta Jerzewska. Dźwięk Renata Gontarz, montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Irmel Cieślak wystąpili Radosław Pazura, Marcin Hycnar, Stefan Knote, Aleksander Mikołajczak, Joanna Pach, Tomasz Bednarek i inni.